Cześć! Dziś bierzemy na warsztat długo wyczekiwaną kamerę GoPro Fusion i przetestowałem. Muszę przyznać, że jest ona na swój sposób wyjątkowa. Dlatego, że no po pierwsze kręci wideo w 360 stopniach, ale przede wszystkim filmuje w rozdzielczości 5,2K. Zaczynamy! Jak już wiecie, kamera GoPro Fusion filmuje w 360 stopniach i oznacza to, że możemy filmować nie tylko samych siebie, ale też wszystko to, co się dzieje wokół nas. Ten konkretnie model konstruktorzy wyposażyli w dwa obiektywy, każdy o polu widzenia 180 stopni i rejestrują one obraz na dwie oddzielne karty. Więc w praktyce polega to na tym, że ja mogę sobie tutaj przejść w pole widzenia drugiego obiektywu i znalazłem się w innym miejscu obrazu, tak jak widzicie. Mogę sobie też przeskoczyć przez kamerę i znalazłem się w miejscu początkowym. Mega wygodną opcją jest to, że nie musimy aż tak bardzo się przejmować kadrowaniem, dlatego że możemy to później wykonać w programie. A jak to zrobić, pokażę w dalszej części filmu. Jeśli postanowimy wyrenderować plik w 360 stopniach, to możemy go na przykład zrzucić na serwis YouTube i oglądać go albo na ekranie komputera przesuwając myszką, albo na smartfonie, który wsadzimy w gogle wirtualnej rzeczywistości i w ten sposób sobie zwiększamy doświadczenie i jest większa frajda z oglądania. Mogliście widzieć w internecie rozwiązanie do filmowania w 360 stopniach oparte o kamery GoPro i o rigi, na których te kamery montowaliśmy. Wymagało to od 4 do 6 kamer i było dość skomplikowane w edycji. Także po drugiej stronie mamy GoPro Fusion, które zajmuje mało miejsca, jest proste w edycji i pozwala na nagranie dobrej jakości filmu w 360 stopniach. W najwyższej rozdzielczości, czyli w 5,2K, kamera pozwala na zarejestrowanie obrazu w 30 klatkach na sekundę. Jeśli byśmy chcieli spowolnić go dwukrotnie, to jest taka możliwość, tylko że w rozdzielczości 3K. A jak jest z jakością w zależności od oświetlenia? Zobaczcie, tutaj filmowaliśmy w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych i jakość obrazu jest równie rewelacyjna. Potem wróciliśmy na to samo miejsce po zmroku przy sztucznym oświetleniu i nawet przy niewielkiej ilości światła jesteśmy w stanie sporo zobaczyć. W przypadku tej kamery stabilizację stosujemy później w montażu w programie. Jest ona bardzo efektywna i idąc możemy zauważyć, że bardzo dobrze trzyma obraz w ryzach, a jeśli ją wyłączymy, to obraz wygląda tak. W wielu kamerach, które filmują w 360 stopniach, występuje tak zwany efekt paralaksy, który polega w praktyce na tym, że w miejscach, w których łączą się obrazy z dwóch obiektywów, tworzy się taki brzydki efekt załamania obrazu, tak jak widzicie na mojej dłoni, czy teraz jak się przesunę tutaj ze swoją twarzą. W programie Fusion Studio, GoPro Fusion Studio, podczas renderingu możemy włączyć taką opcję, która niweluje ten efekt i teraz po prawej stronie możecie zobaczyć, jak to wygląda po wykorzystaniu tej opcji. Do zestawu mamy dołączony pokrowiec na kamerę i takie coś, czyli taka hybryda selfie sticka ze statywem, który możemy postawić na jakiejkolwiek płaskiej powierzchni. Moim zdaniem jest to bardzo fajny gadżet, dlatego że jest mały i możemy go wszędzie ze sobą zabrać. Kamera jest wodoodporna na 5 metrów. Musimy jednak pamiętać o tym, że woda działa jak soczewka i zmniejsza kąty widzenia obiektywów, przez to jest bardzo widoczny efekt paralaksy. Lecimy dalej. Bardzo ważna kwestia, audio. GoPro Fusion też ma oczywiście mikrofon, który działa tak jak słyszycie właściwie. W tej chwili znajduje się około 70 cm, metr od mikrofonu. Teraz odejdę kawałek dalej, cały czas mówiąc i możecie usłyszeć, jak bardzo jest on czuły. W tej chwili znajduje się jakieś 5 metrów od kamery. Czas na podsumowanie.
Kamera pozwala na filmowanie w 5,2K, filmowanie w 360 stopniach, pozwala na rejestrację dobrej jakości przestrzennego dźwięku, jest wodoodporna na 5 metrów, stabilizacja programowa jest bardzo efektywna i jest dużo możliwości edycji oraz renderowania. Jedyne, do czego mogę na tą chwilę się przyczepić, to twórcy programu mogliby dodać jakieś dodatkowe funkcje, aby zwiększyć jeszcze przyjemność z edycji. Finalnie kamera spełnia swoje zadanie, jest wygodna, ergonomiczna i pozwala spojrzeć na filmowanie z nowej perspektywy. Link do dokładnego opisu kamery znajdziecie w opisie filmu. Zadawajcie pytania w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.